Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek, tak jak Wam już obiecywałam od dawien dawna, chciałabym przyjrzeć się dzisiaj bardzo specjalnym perfumom, a mianowicie perfumom francuskim marki Le Coven, która jest wegańska, która teraz jakby cieszy się wielką popularnością, bo jest nadal ten trend właśnie wegański, takich perfum bardziej naturalnych, więc czemu nie przyjrzeć się właśnie bliżej tej marce. Słuchajcie, mi skradła serce perfumy Tinare, o których wielokrotnie mówiłam na kanale. Kto jeszcze nie słyszał, zapraszam serdecznie. Ja na pewno wstawię tutaj link, ale kto jest wiecznie, że tak powiem, stale na moim kanale, to wie, że te perfumy przewijają się właśnie na moim kanale. Także serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy specjalny odcinek z wegańskimi perfumami rodem z Francji, Le Coven. Powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie specjalny, a mianowicie w końcu przyjrzymy się perfumom wegańskim Le Coven. To jest francuska marka, która powstała w 2008. To było ich wtedy, kiedy wykreowali swój pierwszy tu flakon. I słuchajcie, to jest jakby grupa 40 ekspertów, która jakby oddała hołd tutaj botaniście z dworu króla Louisa XIV i właściwie była zafascynowana takimi naturalnymi odmianami perfum. Domem handlowym przewodzi bardzo słynny nos perfumeryjny, mianowicie Jean-Claude Elena. On stworzył, słuchajcie, bardzo dużo bezcennych, bardzo charakterystycznych perfum, między innymi stoi za domem handlowym tutaj Acqua di Parma, czy Hermès, czy Balenciaga. Też stworzył perfumy Bułgarii, które ja osobiście bardzo kocham, i wiele, wiele innych, między innymi dla Frederica Malle. Ja nie przyjrzałam się jeszcze tym perfumom, ale ostatnio rozmawiałam właśnie z koleżanką, że kupiła perfumy nie z Frederica Malle, ale właśnie tutaj z Kiliana bodaj, i bardzo mnie zachęcała też, żeby się im przyjrzeć. Także widzicie, że ten wielki człowiek, jakim jest Jean-Claude Elena, w świecie perfumaryjnym, bo tak można to ująć, który stworzył tysiące przepięknych zapachów, zdecydował się właśnie pójść w inną drogę, stoi na czele tej kreacji tych perfum Le Coven, które mają na celu być najlepszymi perfumami wegańskimi, bardzo botanicznymi właśnie, wykorzystują to tylko najlepsze takie surowce naturalne, głównie z Europy i z Francji, i mają być bardzo unikatowe i treściwe, takiej bardzo dobrej quality. Ja pamiętam, że przedstawiłam Wam tu między innymi zapach Tinare, który ja osobiście bardzo kocham. Jest to taki zamiennik, jeśli można mówić to o zamienniku, bo są to perfumy wegańskie, więc tu jakby podwójny ukłon w stronę tu Jean-Claude Elena, które są bardzo zbliżone do Baccarat 540. O tym Wam mówiłam. Moim zdaniem one są najbardziej podobne według mnie jakościowo. Ja wiem, że niektóre, spotkałam się z takim właśnie komentarzem, tu mówiłyście, że one są nietrwałe. Wiecie co, ja wydaje mi się, że one są niesyntetyczne i oczywiście tu te naturalne składniki czasem są mocniejsze, czasem są delikatniejsze. Generalnie wszystko zależy od pH skóry. Na mnie, z ręką na sercu, 100% trwałość na mojej skórze, więc ja nie mogę tu się do tej trwałości i jakości przyczepić. Ale dzisiaj zgromadziłam właśnie takie zapachy, które będziemy omawiać. Myślę, że one są bardzo charakterystyczne dla tego domu perfumeryjnego. A więc Tinare tutaj tylko dotknę, bo poświęciłam bardzo dużo odcinków temu zapachowi. Santa Cruz, który też był omawiany, jest bardzo specyficzny. I mam tu próbki od mojej koleżanki, żebyśmy sobie przetestowały. Portobello, bardzo ciekawy zapach. Anori,
Będzie też znowu Tinara, ale tego nie będziemy dotykać. I Smyrna, bardzo ciekawa Smyrna. Ja sobie tą Tinarę odłożę już. Pierwszym zapachem, który właśnie chcę tu dotknąć, jest Tinara. Jest to mój ulubieniec, on był w poprzednim odcinku, więc tak nie będę się tu na jego temat rozwodzić. Moim zdaniem piękny, kandyzowany, słodki zapach z piękną wanilią. I tak sobie myślę, że on jest świetnym zapachem, słuchajcie, dla tych, którzy właśnie chcą tu kontynuować ten trend taki wegański, ale oczywiście uwielbiają kwiat pomarańczy, tą wanilę. Ma tu przywodzić właśnie oczywiście taką słodką, tropikalną przygodę na wyspie. I słuchajcie, co najważniejsze, ta wanilia absolutnie dla mnie, ona jest mega podkręcona. Sobie tak patrzę, co oni tu jeszcze... Mega podkręcona i jest niesamowicie soczysta, a przy tym bardzo słodka, właśnie taka fata cukrowa, ale bardzo dobrej jakości, to nie jest nic syntetycznego i według mnie te perfumy... bym powiedziała, są jednymi z najlepszych, jakie spotkałam, jeśli chodzi o zamienniki do Baccarat 540, bo z niektórymi się w ogóle nie zgodzę, że są podobne, one w ogóle nie są dla mnie podobne, ale to jest kwestia naszego gustu i tak jak odczuwamy nasze perfumy. Słuchajcie, następnym zapachem, który też dotknęłam i był trochę ruszany o perfumach wegańskich, to jest Santa Cruz. Santa Cruz, ja sobie już tu otworzę, też taki travel size. Przepiękny, taki pełen drzewnych nut, takiego mchu. Jest tu bergamotka, słuchajcie, jest cytrus. Jest świetny, świetnie podany eukaliptus, jego esencja. Już sobie tu doczytam, jak właśnie jest postrzegany. O ile szybko tutaj Wam znajdę, jest oczywiście... jest to bardzo aromatyczny cytrus z połączoną taką wydrenowaną, piękną, słodką bergamotką i ma dać nam takie poczucie, oczywiście ta świeżość tu liści eukaliptusowych, ma nam dać poczucie bycia na Wyspach Kanaryjskich. Jest tu też cedr, moi kochani, i grapefruit. 100% wegańskie perfumy, naturalne źródła, właśnie tak jak podkreśla, z Francji, tylko i wyłącznie z Europy i z Francji. I ja już sobie psikałam któregoś razu, to on jest naprawdę bardzo świeży, bardzo drzewny, świetna esencja eukaliptusowa. Ona daje, powiem Wam, trochę taki medyczny aspekt, nie wiem dlaczego mi się tu przywodzi na myśl, ale jest mega drzewny, tak mi się kojarzy z takim właśnie, z taką aurą leśną albo właśnie wyspą, kiedy spadł deszcz i gdzieś ta drzewna mchowa taka mszana otoczka tutaj jest wokół nas rozsiana. Ale tak jak mówię, o nich już mówiłam. Przejdźmy więc do perfum, które nigdy nie omawiałam, a mianowicie tutaj będzie Smyrna i z Wami będę testować, bo ja ich, ja powiem Wam tak, spróbowałam Mimozy, która jest przepiękna, ale nie wszystkie też pamiętam. Co jest podane w Smyrnie? Smyrna ma główną nutę tutaj oczywiście cytrusa, bergamotki, jest też liście eukaliptusa, słuchajcie, ale oczywiście jest podana świetna róża Absoli i czarny pieps z drzewem sandałowym, czyli znowu idziemy trochę w inną otoczkę. Fajnie, że na tych właśnie tutaj jakby kartach załączonych do tych perfum macie podane główne nuty. Ja sobie tu wyszukałam oczywiście na internecie, ale tu macie i po francusku, i po angielsku główne nuty zapachowe, czyli tak jak powiedziałam, ukłon w stronę róży Absolu i czarnego pieprzu. Spróbuję sobie tutaj, ja dzisiaj się niczym nie psikałam, oprócz właśnie, no coś ciekawego. Powiem Wam, że bardzo wybijający jest ten czarny pieprz, bardzo. Bardzo taki trochę kawowy by mi się wydawało, nie czuję za bardzo tej róży, ale ona ma być taka właśnie aksamitna.
bardzo bym powiedziała orientalny, trochę korzenny, może przez tą wibrującą właśnie nutę tutaj w Smyrnie, która jakby kuruje tego pieprzu. Cóż ona ma? No nadal tutaj jest taka aura francuskiej Riviery i Wysp Kanaryjskich tutaj, czyli takiej aury hiszpańskiej. Tak, bardzo robi się słodki, czyli ta róża otacza tu, ale jednak dodaje takiego pazuru tu ten pieprz, czarny pieprz. Myślę, że spodoba się osobom, które lubią Black Opium YSL, bardzo oryginalny. Zobaczymy jak z trwałością, ale powiem Wam, że coraz bardziej jestem urzeczona tymi zapachami. One są niesamowite, takie inne, takie bardziej eko. I no chylę czuła, bo według mnie ta jakość, ta projekcja jest bardzo dobra. Następnym zapachem, któremu się tu przejrzymy, jest Anori. Zapach Anori, już sobie szybko tu szukamy. Główną nutą jest magnolia, czyli ktoś lubi takie mega kwiatowe zapachy magnoliowe. Jest tu też taki arktyczna, czyli zimniejsza nuta. Cóż jest w nucie głównej? Magnolia, kardamon i drzewo cedrowe. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu. Tym bardziej, że taka jest fajna nazwa, Anori, taka bardzo egzotyczna bym powiedziała. Czyli ma oddawać tu ducha takiego zimnego podmuchu wiatru, oceanicznego wiatru, kiedy jesteśmy gdzieś tam nad Morzem Arktycznym. Ja sobie to psiknę. No słuchajcie, oddali tego ducha. No, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Tak jak macie czyste, bardzo dopiero uprane pranie i gdzieś jest właśnie ten wiatr i rozsiewa tutaj ten zapach. Kojarzy mi się z takim jakimś proszkiem właśnie jeszcze z Polski, takim właśnie bardzo świeżym, bardzo arktycznym, bardzo takim chłodnym, ale kojarzy mi się z taką niesamowitą czystością. Naprawdę bardzo, bardzo czysty zapach. W związku z tym, że kojarzy mi się z praniem, to nie wiem, czy by był moim ulubionym, bo kojarzyłby mi się właśnie z pirożkiem do prania, ale ciekawy zapach dla osób, które lubią właśnie takie świeże, czyste, takie wykrochmalone jakby zapachy, to ten zapach na pewno się spodoba. No i ostatnim tu zapachem Portobello. Portobello, już tu sobie czytamy i z karteczki, i z strony internetowej, bo tu oczywiście jest dużo, dużo więcej. Szkoda, że nie ma Mimozy i Santa Cruz już Wam przedstawiłam, bo ona jest bardzo ciekawa. Już sobie szukam, o ile jest ta nuta tutaj, znaczy te perfumy Anori Mimoza. Fajnie by było, powiem Wam teraz, bo ja tak sobie psikam na tą jedną rękę i one się tak ładnie miksują, te zapachy właśnie stworzyć taki swój lajerowany zapach, bo bardzo dużo mówi się o tym lajerowaniu. Słuchajcie, nie mam tego zapachu tutaj, ale Portobello, już Wam powiem o czym jest mowa, więc jest tu słodka bergamotka, jest tu incest, czyli taki kadzidlany, będzie pewnie trochę ostrzejszy zapach, taki drzewny. I cóż jeszcze, ma przypominać atmosferę Panama Bay. Aha, czyli bardzo sensualny zapach Portobello. Nie wiem, kojarzy mi się z Portobello i tymi różnościami tutaj marketowymi właśnie w Londynie. Tak, bardzo kadzidlany, jednak jest to kadzidło gdzieś tam. Bardzo taki nasycony, bardzo taki arabski bym powiedziała zapach. Gdzieś jest ta słodka pomarańcza, ale ja bym czuła takie palone kadzidło właśnie gdzieś tam wychodzące z zaułku. Ale bardzo bym powiedziała klasyczny, pięknie zaokrąglony zapach, nieduszący zupełnie, pełen takiej klasy i takiego specyficznej aury, takiego luksusu bym powiedziała. Bo on taki jest, bardzo ciepły, wykwintny, klasyczny. Nie mogę przyrównać do niczego innego, chociaż spotkałam się właśnie z takim zapachem. Ale coraz bardziej podoba mi się ten eukaliptusowy Santa Cruz, który jest niesamowity. I ta czystość gdzieś ucieka tego zapachu, który Wam tutaj podałam poprzednio, a więc Anori.
On jest chyba najdelikatniejszy. Przepiękny Tinara oczywiście, eukaliptus. I bardzo mi się podoba, jest bardzo klasyczny i przepiękny ten zapach smyrny. Bardzo ciekawy zapach. Także mówię, jeżeli chcecie się przyjrzeć zapachom takim nietypowym, nietuzinkowym, a jesteście bardzo nastawionym wegańsko, ekologicznie, to czemu nie zainwestować właśnie, nie wiem czy jest w Polsce, powiedzcie mi koniecznie, czy są te zapachy, czy butiki, ale pewnie można dostać też internetowo, czy kupić próbki i spróbować tych zapachów. Ja jestem jak najbardziej na tak, jestem zauroczona tymi zapachami. Uważam, że są warte przetestowania, są to zapachy niszowe, ale sam fakt, że stoi za nim 40 osób, które kreują dla nas perfumy, kreują piękne, ekskluzywne zapachy, które nas otaczają, daje taką nutkę zastanowienia i nostalgii, że chciałoby się dotknąć i sprawdzić te perfumy. I z tą myślą zostawiam Was na dzisiaj. Dziękuję za odcinek. Jest trochę dzisiaj inne otoczenie, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Miało być właśnie tak ekologicznie troszkę. I życzę Wam miłego dnia i oczywiście zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i do wspierania właśnie tutaj moich odcinków, czyli do szerowania też tych odcinków, żeby jak najwięcej osób zobaczyło i dowiedziało się o mojej stronie też, no bo o to chodzi, żeby rozszerzać tę community i żebyśmy właśnie były tu zgromadzone w takiej super perfumeryjnej grupie. Do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia Wam.